Witam Państwa, rozpoczynamy debatę MedExpressu, a dziś będziemy dyskutować o sytuacji polskich pacjentów z nawrotowym opornym szpiczakiem plazmocytowym. Będziemy mówić o dostępie do leczenia i o tym, jak ich wygląda w tej chwili sytuacja tych właśnie pacjentów. Spotykamy się w gronie naszych gości. Pani Wiesława Adamiec, prezes Fundacji Caritas Żyć ze Szpiczakiem. Witam serdecznie. Pani Edyta Matusik, naczelnik departamentu w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia. Witamy serdecznie. I pan docent Grzegorz Basa, Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Witam, panie profesorze. No to zacznijmy może od samej choroby, o której powiedziałam w tytule. Pacjenci z nawrotowym opornym szpiczakiem plazmocytowym. Jak liczna jest to populacja w Polsce i cóż to jest za schorzenie? Szpiczak plazmocytowy jest to jedna z chorób nowotworowych krwi i szpiku. Choroba wywodząca się z tak zwanych plazmocytów, czyli komórek, które normalnie odpowiadają za naszą odporność. Natomiast no, po zmianie nowotworowej niestety przyczyniają się do procesu chorobowego. Szpiczak plazmocytowy jest jedną z częstszych chorób hematologicznych. Co prawda w skali wszystkich nowotworów to jest około 1% wszystkich nowotworów, ale jeżeli patrzymy na nowotwory krwi i szpiku, to jest około 10% pacjentów. To jest chyba trzeci najczęściej diagnozowany nowotwór krwi, tak? Tak. I o ile jest w odpowiednim momencie zdiagnozowany, bo wciąż uważa się, że w Polsce wiele przypadków szpiczaka nie jest do końca zdiagnozowanych. Pacjenci giną bez postawienia ostatecznego rozpoznania. Zwłaszcza jeżeli pacjenci żyją coraz dłużej dzięki stosowanym terapiom, to też jest grupa pacjentów, która dzięki temu się kumuluje i przyrasta z każdym rokiem. Czy tendencje będą, czy są już wzrostowe, jeśli chodzi o liczbę pacjentów tak, z tym typem opornego szpiczaka? To jest związane z leczeniem, które stosujemy, które jednak przedłuża przeżycie w stosunku do jakichś tradycyjnych terapii, które były stosowane kilka lat temu. Wspomniał Pan kwestię rozpoznania tej choroby. Powiedzmy kilka słów o diagnozowaniu. Czy to jest zbyt późno diagnozowana choroba i na czym polegają problemy w ogóle z diagnozowaniem? Tak, często jest to choroba zdiagnozowana zdecydowanie zbyt późno. Jednym z największych zagrożeń w szpiczaku plazmocytowym, do którego może dojść, jeśli choroba nie zostanie zdiagnozowana na czas, jest niewydolność nerek. To jest choroba, która wydzielając z siebie odpowiednie tak zwane łańcuchy lekkie, czy przeciwciała, z czasem prowadzi do pogorszenia funkcji nerek. Jeśli to nie zostanie wychwycone odpowiednio wcześnie, dochodzi do krańcowej niewydolności nerek i pacjenci stają się zależni od dializ. Takim pacjentom najczęściej nie wykonuje się transplantacji nerek w przeciwieństwie do innych chorych, co zdecydowanie pogarsza ich zarówno jakość życia, jak i całkowite przeżycie z tą chorobą. Także no, przede wszystkim jest to wyczulenie na pewne objawy, które są dość charakterystyczne. To są oczywiście wszystkie objawy związane z niedokrwistością, z osłabieniem, z anemią, ale bóle kostne, złamania przy jakimś nieadekwatnym urazie. Tak jak mówię, no, niewydolność nerek wychwycona w badaniach, badanie ogólne moczu, w którym się wykrywa białkomocz o nieustalonej przyczynie. Tak jak mówię, w morfologii niedokrwistość, która czasami występuje. Tak więc bóle kostne przede wszystkim, osłabienie, utrata osłabienia. Czyli takie objawy, które można pomylić, czy też diagnozować jako inne zupełnie schorzenie. Panie docencie, jest jeszcze kwestia, bo mówimy tutaj o nawrotowym, czyli opornym na leczenie szpiczaku plazmocytowym, bo jak patrzymy na pacjentów z tą chorobą, to pierwsza linia, druga linia, to pacjenci są zaopiekowani, tak chyba możemy powiedzieć, pani prezes. Natomiast zaczyna się problem i co u tych pacjentów, których wykorzystano dotychczasowe możliwości leczenia? Jak państwo z tym sobie radzicie? Nawrotowy szpiczak plazmocytowy to jest oczywiście bardzo duży problem dla pacjenta, ale także dla lekarza i oczywiście nasz system ochrony zdrowia póki co z tą sytuacją nie za bardzo jest w stanie sobie poradzić. Dlatego, że obecnie strategią leczenia pacjentów ze szpiczakiem, tych powiedzmy w lepszym stanie ogólnym i młodszych, jest uzyskanie jak najdłuższej tak zwanej całkowitej remisji, czyli intensywne leczenie na początku chemioterapią, tak zwanymi nowymi lekami, które nie są już nowe, autotransplantacją komórek krwiotwórczych, po to, żeby zyskać nawet kilka lat wolnych od choroby. Tak, żeby pacjent mógł w pełni żyć, korzystać z życia. Natomiast w pewnym momencie, prędzej czy później, niestety dochodzi do nawrotu choroby. W tej sytuacji, kiedy mamy w zasadzie dwa tak zwane nowe, ale już tak jak mówię, nie do końca nowe leki. Jedne to inhibitory proteasomów bortezomib, które są stosowane w pierwszej linii leczenia u pacjentów w młodszym wieku oraz lenalidomid, który jest stosowany w drugiej linii leczenia u pacjentów w młodszym wieku. Można oczywiście zmienić tą terapię albo zastosować
terapii, jak wcześniej był leczony bortezomibem, to w drugiej linii leczyć lenalidomidem, albo w zależności od tego, jaki był scenariusz, jeśli uzyskano długotrwałą remisję, czasami możliwe jest autoprzeszczepienie komórek krwiotwórczych jako kolejna linia leczenia, czasami możliwe jest powtórzenie wcześniejszego leczenia, ale mimo wszystko są to wybrane przypadki. Większość pacjentów mimo wszystko staje w sytuacji, kiedy wykorzystano w pewnym momencie już inhibitory, te leki, które zmieniają biologię choroby i czas trwania choroby i przeżycie pacjentów. Stosowano już bortezomib, wiele cykli i już wykorzystano jego możliwości. Stosowano przez wiele miesięcy czasami lenalidomid, również ten lek przestał w pewnym momencie działać. I każda kolejna remisja trwa krócej i krócej i krócej. Czyli na początku z perspektyw życia wiele miesięcy czy wiele lat bez choroby, dochodzimy do ściany, kiedy pacjent musi żyć z aktywną chorobą, a do tego on przeszedł wiele cykli chemioterapii wcześniej, w związku z czym jego organizm nie jest już tak bardzo silny, jak był na początku. W związku z czym przydałoby się leczenie, które z jednej strony będzie skuteczne, a z drugiej strony relatywnie bezpieczne, żeby nie obciążało go dodatkowo. My wiemy, panie naczelnik, że zresztą to pan docent powiedział między zdaniami, że hematoonkologia jest taką najbardziej dynamicznie chyba rozwijającą się w tej chwili dziedziną medycyny. Dlaczego o tym mówię? No bo wiemy, że w Europie, na świecie pojawiło się już chyba 7 nowych cząsteczek zarejestrowanych przez Agencję Europejską. W Polsce, kiedy patrzymy tak historycznie, no to ostatnio chyba w 2010 roku był proces refundacji otrzymała terapia, czy nowy lek, tak. Jak my w tej chwili, na jakim w tej chwili jesteśmy w etapie i co będą mogli klinicyści dzięki Państwa decyzjom zaproponować tym pacjentom z opornym nawrotowym szpiczakiem? To prawda, hematoonkologia w ostatnich latach przeżywa niesamowity rozwój. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia toczy się około 30 postępowań dla cząsteczek, nowych cząsteczek w całej hematoonkologii. W przypadku leczenia szpiczaka opornego, nawrotowego, wpłynęły 3 wnioski, które obecnie są procedowane. 2 z nich niestety, panobinostat i karfilzomib, są na etapie zawieszenia przez podmioty odpowiedzialne, więc procedowanie, można powiedzieć, zostało wstrzymane. Natomiast mamy lek pomalidomid, który jest w procesie, przeszedł negocjacje z Komisją Ekonomiczną. Jest rozstrzygnięcie ministra zdrowia, niemniej jednak jeszcze próbujemy rozmawiać z podmiotem odpowiedzialnym odnośnie ceny tego leku. I mamy taką nadzieję, że w najbliższym czasie to postępowanie zostanie zakończone i będzie decyzja ministra zdrowia rozstrzygająca ten proces. Panie prezes, dlaczego to jest, ta walka jest taka istotna i te negocjacje są takie ważne? No my wiemy, że pacjenci z tym typem szpiczaka, o którym mówimy, nawrotowy, oporny na leczenie, to są aktywni ludzie, to są świadomi przede wszystkim pacjenci. Oni też wiedzą, jak, gdzie indziej jest leczona ta choroba. Wiedzą, że i mają nadzieję, wiedzą, że mogą mieć szansę. I to są chyba takie największe kwestie do rozstrzygnięcia i do załatwienia także przez fundację, prawda? Fundacja przede wszystkim postawiła sobie za cel edukację pacjentów i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Pacjenci bardzo potrzebują wiedzy, bardzo potrzebują wiedzy nie tylko o chorobie, ale również o postawach relacji lekarz-pacjent, o prawach pacjenta, o wielu, wielu rzeczach tak zwanych. Mówimy o, tutaj z panią naczelnik wcześniej rozmawiałam, że mówi się dużo o holistycznym podejściu do pacjenta. Tyle tylko, że z tego holistycznego podejścia jakby no zostają pobożne życzenia, prawda? Ponieważ system nie jest władny udźwignąć jakby też finansowo wielu tak, prawda, elementów, które się z tym wiążą. Natomiast rzeczywiście pacjenci fundacji są, i nie tylko, bo oni tą wiedzę niosą dalej, prawda, więc tutaj chodzi i rodziny, prawda, i znajomi, i przyjaciele. Ludzie widzę, że bardzo się angażują, również osoby takie poboczne, powiedziałabym, prawda, w te działania. I pacjent rzeczywiście oczekuje, że jeżeli w Europie mamy najnowsze jednostki lekowe, prawda, zarejestrowane, no to nie oczekuję wszystkich, ale mówią pani prezes, to będziemy mieli choć jeden lek, prawda, czyli ten właśnie dla tych pacjentów, ponieważ oni funkcjonują tak jak ja choruję 10 lat, tak? I też spotykam się czasami z takim stwierdzeniem, no nie, to niemożliwe, że ty chorujesz, prawda? Ja jestem kolejny raz w Warszawie, gdzie robię trasę Jelenia Góra, prawda, Warszawa i teraz tydzień, jakby to mi nie przeszkadza, prawda? Natomiast oczywiście to nie znaczy, że ja nie mam jakichś
słabości, tak, gorszych dni, prawda? Natomiast jakby z tym sobie można radzić. Najważniejszą rzeczą jest ten dobry lek, prawda? To, co tutaj pan docent powiedział, że to jest bardzo istotne, żeby on uderzył mocno w chorobę, tak? I żeby ją zatrzymał. Dla jakich pacjentów jest ten lek? Bo my indywidualizujemy teraz leczenie bardzo i w przypadku tego szpiczaka też także tak jest. Najbardziej trzeba zaznaczyć, że jest to najsilniejszy z tak zwanych leków immunomodulujących, który działa także, kiedy jest już oporność na wcześniej stosowane leki, właśnie inhibitory proteasomu, czyli bortezomib dostępny oraz starszej generacji leki immunomodulujące, talidomid i lenalidomid, czyli najczęściej jest to lek, który byłby stosowany w trzecim rzucie leczenia u pacjentów, którzy te wcześniejsze linie już wykorzystali i raczej trudno nam oczekiwać skuteczności ponownego zastosowania tych leków. I to też pozytywna strona lenalidomidu jest jeszcze taka, że jest to lek doustny, w związku z czym może być stosowany w warunkach domowych. Czyli tak jak powiedziałem, proces... Pomalidomidzie. Pomalidomidzie. Tak, jak najbardziej. Chodzi o jakość życia, bo pacjent chory na szpiczaka staje się w pewnym momencie uwiązany do szpitala, czyli jego życie jest poszatkowane wizytami częstymi albo leżeniem w szpitalu. Pacjent z szpiczakiem nawrotowym niestety ma złe rokowania. Jeśli stosowano by tradycyjną chemioterapię, to się określa czas średniego przeżycia wtedy na kilka miesięcy. To jest od 5 do 9 miesięcy. W związku z czym tutaj jest o co walczyć. To jest pacjent, który w pewnym momencie dociera do ściany i oczywiście ma prawo domagać się tego, co może mu jeszcze przedłużyć przeżycie. Akurat pomalidomid jak najbardziej udowodniono, że może to przeżycie średnie nawet do 12-13 miesięcy przedłużyć. Co oznacza, że może doczekać do ewentualnie kolejnej terapii, która na rynku się pojawi, bo to jest strategia w szpiczaku. Nie, to chciałam powiedzieć. Tak jest, że my żyjemy od leku do leku i tak naprawdę właśnie to, co pan powiedział, pan docent, to, że będziemy teraz na przykład, gdyby wszedł pomalidomid, na co liczę i z całego serca też prosimy ministerstwo, żeby się pochyliło nad nami, starszymi, prawda? Bo w tej chwili jest taka tendencja, że no młodzi, prawda, młodzi, tylko że mówię, że ci starsi też mają prawo żyć, prawda, cieszyć się tym życiem i tu nie będę już snuła, to jest oczywiste, tak. Natomiast, myślę, że to ministerstwo nie kieruje się. Nie, absolutnie, nie. Natomiast ja to mówię bardziej pacjentom, prawda, i oni, żeby walczyli o siebie, tak. I dlatego też tak ważne jest, żebyśmy mieli taką cząsteczkę, która właśnie pomoże ujarzmić tego szpiczaka, żebyśmy taką jak pomalidomid, żebyśmy mogli doczekać do następnego leku. Tak? Jeszcze kilka lat temu, 10 lat temu, średnie przeżycie w szpiczaku to było 3,5 roku, tak. A w tamtych czasach pacjenci byli leczeni na oddziale głównie. Chemioterapią musieli leżeć wiele dni w szpitalu, co też oczywiście obciążało budżet, nie mówiąc o tym, że nie mamy obecnie miejsc hematologicznych na naszych oddziałach. Dzięki dostępności lenalidomidu i bortezomibu to leczenie zostało przesunięte na oddział dzienny, na poradnie, tak. Powiedzmy, czyli pacjenci nagle zyskali wolność pewną, czas w domu, ale w pewnym momencie, jak dochodzi do tego kolejnego nawrotu, się okazuje, że nie za bardzo można już coś zrobić, to człowiek, który był wolny, miał poczucie przewlekłej choroby, z którą się żyje, nagle spotyka się z diagnozą taką, że w zasadzie to już jest koniec, przecież ja nawet w szpitalu się nie należałem wiele miesięcy, jak pacjenci z ostrymi białaczkami. No to jest dobrodziejstwo tych nowych leków, prawda, które powodują, że jakość życia pacjenta niezwykle się podnosi. Pani naczelnik, skuteczność tej terapii została, to, że jest potwierdzona badaniami, to wiemy, że ta skuteczność jest potwierdzona przez klinicystów, no bo wiemy, ale też, że jest doceniona przez wiele krajów europejskich, takich, którzy mają dość podobne PKB do naszego, czy myślę tutaj o Słowacji, czy o Czechach. I jak sądzę, z tego, co pani powiedziała, no myślę, że w przyszłym roku, na początku roku możemy liczyć na to, że ta opcja terapeutyczna, ten wachlarz się powiększy dla pacjentów z nawrotowym szpiczakiem. Ja mogę powiedzieć tak, tutaj odnośnie wątpliwości, odnośnie skuteczności leczenia, nikt nie ma wątpliwości. Jest to terapia, która rzeczywiście odnosi skutek, tak jak pan profesor powiedział, kilkumiesięcznego przedłużenia o kilka miesięcy, o kilkanaście miesięcy czasami pacjentowi życia i wprowadzenie go w stadium remisji choroby. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Jedynym kryterium, które tutaj jest jakby nadal dyskutowane i które stanowi jedyną przeszkodę do wprowadzenia tego preparatu do finansowania, jest cena.
I w tym aspekcie tylko i wyłącznie toczą się rozmowy z podmiotem odpowiedzialnym, bo żaden inny aspekt, tutaj nie jest jakby przeszkodą, tak? Ani skuteczność, ani bezpieczeństwo, ani to, że dedykowany jest osobom starszym. Absolutnie tego typu rzeczy nie są jakby przeszkodą w obejmowaniu preparatów refundacją. Jedyną, i to nie tylko w przypadku tego preparatu, jedyną przeszkodą w innowacyjnych cząsteczkach jest to, że rzeczywiście rozwój medycyny postępuje. Nowych cząsteczek, dużych cząsteczek, innowacyjnych cząsteczek mamy kilkadziesiąt obecnie w procesach. Przeszkodę stanowi zwyczajnie cena. Ale ja chciałabym się też odnieść do tego, co pani naczelnik powiedziała. Z mojej wiedzy wynika, że ta cena, że firma zeszła z ceny do ceny poniżej lenalidomidu i firma jest otwarta na dalsze ewentualne rozmowy, natomiast do dnia dzisiejszego firma nie otrzymała odpowiedzi ani na tak, ani na nie. Nie otrzymała też zaproszenia do rozmów. Tak? Natomiast chciałabym powiedzieć, że jedną z propozycji firmy było objęcie leczeniem, znaczy tutaj chodzi o leczenie pomiędzy 645 osób dokładnie, tak? Do tego firma zaproponowała jeszcze CAP, czyli wszystko, co jest ponad te 645 osób, firma obejmuje leczeniem jakby indywidualnie i to już wtedy ministerstwo grosza do tego nie dokłada, tak? Natomiast też no, jeszcze raz chcę przypomnieć to, co pani redaktor powiedziała, że my od 2010 roku nie mieliśmy żadnej nowej cząsteczki lekowej, absolutnie, tak? Mieliśmy lenalidomid i tutaj też musimy powiedzieć, bo nie możemy też w czambuł mówić o ministerstwie tylko negatywnie, bo ja chcę przypomnieć, że myśmy taki lek jak bortezomib, który został w tej chwili już wcześniej, w pierwszej linii jest stosowany, w pierwszej linii leczenia. Lenalidomid, który teraz ministerstwo przedłużyło, prawda, na 3 lata, więc proszę Państwa, też są to dobre decyzje, to tutaj musimy to powiedzieć, tak? Że rzeczywiście my widzimy też tą jakby pochylenie się nad nami starszymi, ale czekamy na ten kolejny krok, który jest absolutnie i tutaj ja tylko chciałabym być dobrze zrozumiana, bo to nie chodzi, pani naczelnik, że my po malidomidzie będziemy mieli kilka miesięcy życia. Absolutnie nie. My możemy mieć kilka lat życia. Absolutnie, prawda? Nie kilka miesięcy. Bo to moglibyście państwo powiedzieć, no tak, no to ja słyszałam kiedyś, jak jeden z szefów oddziału powiedział do swojego pacjenta lekarza, czy ty sobie wyobrażasz, że ja ci dam na 3 miesiące lek za kilkadziesiąt tysięcy, a ty i tak za 3 miesiące umrzesz. Więc no, to jest straszne i ja myślę, że takimi kategoriami się nie myśli, prawda? Z całą pewnością tak, jak sądzę, oczywiście. To nie są. To są rzeczywiście trudne negocjacje finansowe, ale myślę, dokładnie, że jest szansa na... Firma jest otwarta na negocjacje. Z mojej absolutnie ostatnich informacji wynika, że w każdej chwili jest gotowa usiąść do stołu i rozmawiać. Myślę, że to też mogą być przy tych cenach, które zostały obniżone do powiedzmy racjonalnych, oszczędności są dość rzekome, bo to nie jest tak jak wielu, na przykład w przypadku onkologii, że jest pierwsza linia leczenia, druga linia leczenia, nie ma leku, dziękuję, paliacja. Nie, my hematolodzy walczymy do końca i to jest w pewnym momencie ten pacjent, nie dość, że trafia na oddział, czyli zaczyna leżeć na oddziale, koszt osobodnia 800 kilka złotych na czysto, bez leżenia. Co więcej, na przykład ma robiony autoprzeszczep szpiku, 50 tysięcy złotych, którego nie udowodniono skuteczności w takiej sytuacji, bo to zalecza, ale nie przedłuża przeżycia, a nie powoduje, ale jest robione, dlatego że jest refundowane. W związku z czym nagle stosuje się konwencjonalną chemioterapię opartą na melfalanie, prednizonie, sterydach, bendamustynie, cyklofosfamidzie, kombinacje tego, coraz silniejsze, w toku czego pacjent często ginie. Czyli, prawda, w pewnym momencie pacjent nie ginie z powodu choroby, tylko prób nieskutecznego leczenia, które jest, powiedzmy, heroiczne, ale nie o nieudowodnionej skuteczności. Ale to ja myślę, że państwo bierzecie pod uwagę, bo to są też spotkania z ekspertami, myślę, przy decyzjach. Odnieść się do wypowiedzi pana profesora, to nie bardzo mogę, dlatego że zawsze liczymy na to, że państwo te działania, które podejmujecie, to takie, które będą przynosić pożytek, a nie szkodę, więc myślę, że takie, które z góry skazują pacjenta na niepowodzenie i przynoszą tylko te skutki ujemne, to raczej nie są podejmowane. Ale tutaj też, jeśli odnieść się do pani wypowiedzi, mogę.
to chcę zapewnić, że wszelkie rozmowy, które są podejmowane z firmą, ja oczywiście, jeżeli firma Państwa poinformowała o szczegółach oferty, tak, mogła to zrobić, tak, to tak. Ja natomiast nie mogę się do nich publicznie odnieść. Mogę tylko powiedzieć, że było spotkanie z podmiotem odpowiedzialnym. Dokładnie teraz nie pamiętam kiedy, ale był to koniec tamtego tygodnia bądź początek tego tygodnia. Firma rzeczywiście złożyła nam ofertę, nową ofertę cenową dla leku. Ona jest obecnie analizowana, będzie sporządzona notatka do ministra zdrowia i będzie rozstrzygnięcie. To, że podmiot mówi, że nie ma odpowiedzi, no odpowiedzią będzie rozstrzygnięcie ministra. Tak? Także w oparciu o tą ofertę, którą firma przedstawiła, dokładnie nie pamiętam kiedy, ale koniec tamtego tygodnia, tak? To no, będzie rozstrzygnięcie. Tak? Także my też na spotkaniu, w którym firma uczestniczyła, też jasno deklarowaliśmy, jakie środki mogą zostać wydatkowane na leczenie tym lekiem. Także jasno było przekazane firmie, jakiej propozycji cenowej minister zdrowia oczekuje. Także mamy też również nadzieję, że w tych negocjacjach spotkamy się z podmiotem odpowiedzialnym i że ta decyzja. Tak, i że decyzja będzie. Tak, a tym samym decyzja będzie pozytywna i pacjenci będą mogli otrzymać leczenie. No proszę nam wierzyć, że wszystkie te działania, które są podejmowane, negocjacje, są podejmowane po to, aby przybliżyć Państwu tą terapię, a nie oddalić. Nie mam wątpliwości co do tego. Ja rozumiem, że po drodze no, mogą być rozmowy trudne, prawda? To jest oczywiste, prawda? Tak, oczywiście. Dokładnie. Dokładnie. Przede wszystkim. Też o czasie, że każde 3 miesiące to są 3 miesiące życia. Nasze czasami mija. Czasami to jest śmierć wielu pacjentów. Umówmy się, naprawdę. To jest. Nie chciałabym też epatować, przepraszam, takimi określeniami śmierć, ale takie są fakty, prawda? Tak, niestety. Ale też muszę powiedzieć, że obniżanie cen leków, w tym również tego leku, przybliża nas do obejmowania kolejnych cząsteczek, które też czekają do tego, żeby pacjentom udostępnić. Mamy nadzieję, mówię, widząc z Państwa strony dobrą wolę i ze strony firmy, że jednak znajdziemy ten konsensus, którym będzie no, ta pozytywna deklaracja, prawda? I na końcu to zapraszamy Państwa na spotkanie, że będziemy mogli już powiedzieć i przekazać dobrą wiadomość dla pacjentów. Za dzisiejsze spotkanie serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.